Remis 1-1 w pierwszym meczu oznacza, że gospodarze mają nie tylko zapewniony gorący doping, ale i asa w rękawie w postaci bramki strzelonej na wyjeździe. Milan, wspomnijmy ten okres chwalebny, kiedy grała trójka Holendrów. Tak, wiele tytułów i fantastyczna trójka. Rijkaard, Gullit, Van Basten. Chociaż wydaje mi się, że później te czasy Carlo Ancelottiego były równie dobre. Rozpoczęli. Mam nadzieję, że to będzie dobry spektakl. Blisko pole karne, może strzelać. Punt. Czy to wykorzysta? Gwizdek sędziego, no i będziemy mieli rzut karny. Zobaczmy powtórkę. Tak, nie ma żadnych wątpliwości, to był faul. Tak, przez chwilę myślałem, że sędzia pospieszył się z gwizdkiem, ale teraz widzę, że jednak miał zupełnie rację. Pewny strzał! Nie dał bramkarzowi żadnych szans w tym uderzeniu. No, powtórce widać, że nie dał żadnych szans bramkarzowi. Karny to jeszcze nie gol. Trzeba wytrzymać próbę nerwów z bramkarzem, który nie ma nic do stracenia. Ale jemu się udało. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wynik w tym meczu zostaje otwarty w 7 minucie. Mexes. Ricardo Montolivo. Ależ walczą o piłkę. Może dośrodkować. I obrońcy wyjaśnili sytuację. Nieudany wślizg i mamy rzut wolny. De Jong. Milan szuka swojej szansy. Ignacio Abate. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Jest obrońca i znakomicie zablokował. Ach, dosięgnął piłki, brawo. Piłkarze Milanu, rzut rożnego. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Punt. Czy to wykorzysta? Strzela! Piękne uderzenie z voleya. No, będzie gol. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi.
Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Ricardo Montolivo. Montolivo. Naldo. Punt. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Szkoda, niecelnie. Montolivo. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Mają szansę na kontratak. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. De Jong. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Ignacio Abate. Nie dał się powalić, utrzymuje równowagę. Ponad przeciwnikiem, wykonującym ślizg, brawo! No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Prowadzący zespół ma oczywiście ten komfort. Zapraszam na drugą połowę spotkania. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Punt. Ricardo Montolivo. No, to było ostre wejście. Nie tracą czasu, już wznowili grę. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Punt. Zachwiał się na moment. To był ewidentny faul gracza Milanu. Luis Gustavo. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Ricardo Montolivo. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Dobra okazja. Rzut wolny, niebezpiecznie blisko bramki. Nie najlepiej ustawiony mur. Słabo interweniujący bramkarz. No i mamy gola z rzutu wolnego. Milan potrafi zachwycać. To była wspaniała akcja i piękny gol. Bardzo dobrze wykonany rzut wolny. Przymierzył i trafił. Nic tylko pogratulować umiejętności. Nic dodać, nic ująć. Fantastycznie wykonany rzut wolny. Gol!
Bardzo dobry odbiór. Punt! Czy to wykorzysta? Broni, ale piłka w grze. Strata i przy piłce rywale. Punt. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Czy to uderza? Aj, jaka bramka! Luis Gustavo. No, ucieka obrońcy. Próbuje odebrać piłkę wślizgiem. Luis Gustavo. Nieczyste zagranie zawodnika Milanu. No i studi teraz zapędy graczy Milanu sędzia. Żółta kartka, ale grają od dłuższego czasu już bardzo ostro. W posiadaniu piłki remisowo jak w całym spotkaniu, zgodzisz się? Tak, mecz był bardzo wyrównany. Czy to wykorzysta? Wybija, ale piłka wciąż w polu. Nigel de Jong. Mexes. Wyglądało, że upadnie. Brawo. Gwizdek sędziego. Faul. Ciekaw jestem, jakie będą konsekwencje. Sędzia pokazał mu żółty kartonik. Wciąż nie ma zmiany wyniku. Niewiele już do końca, ale poczekajmy. Punt. Jest ją. Diego Lopez. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Punt. Szkoda, mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ryzykownie, ale pewnie udaremnił próbę przedarcia się napastnikowi. No, zobaczmy, czy sobie poradzi. Zdecydowane wybicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Atak ostatniej szansy. Niewiele czasu do końca. Sędzia dyktuje rzut wolny. To może być ich ostatnia szansa. Bez dwóch zdań. To kwalifikowało się na żółtą kartkę. Strzela! Niecelnie i wciąż remis. Koniec spotkania, ale nie koniec emocji. Remis. Przed nami dogrywka.
Rozpoczynamy dogrywkę, która powinna wyłonić zwycięzcę w tym spotkaniu. Próbował wślizgiem. Nexus. Będziemy mieli rzut z autu. Jest jego. Akcja skrzydłem, dobre podanie. No, już blisko pole karne. Menes! Szkoda, ale spalony był. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. No, strzela! Broni! Piłka wychodzi w pole. Fantastyczna interwencja. Stanął na wysokości zadania. Zażegnał niebezpieczeństwo. Przymierzył teraz z woleja. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Ślizg, ale sprytnie go uniknął. Oto druga połowa dogrywki. Świetne dośrodkowanie, ale obrońcy jednak górą. Szaleńczy atakuje obrońca. Czy to wykorzysta? Jest szansa! Widać, że jest załamany na tym niecelnym strzałem. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o faulu. Tak, i ta kartka żółta jest zasłużona. Szedł tam zdecydowanie ślizgiem. Jest ją. Nexus. No, prawie padał na murawę, ale jednak jakimś cudem zdołał utrzymać się na nogach. Dobrze, przebił się. Czy był spalony? No, zobaczymy w powtórce. W każdym razie mieli okazję na rozstrzygnięcie w samej końcówce. Teraz będzie prawdziwa próba charakterów, a także kto lepiej wytrzyma to nerwowo. Przed nami konkurs rzutów karnych.
Umieszcza piłkę w siatce. Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny. Jest gol! Pięknie podcięta piłka, pewnie wykonany karny. Nie dał szans bramkarzowi. Kapitalnie go pokonał. No i mamy bramkę. Znakomicie zwiódł bramkarza tą zmianą tempa. Pewnie wykonana jedenastka. Bezradny bramkarz. Trafia w poprzeczkę, spudłował o włos. Spokojnie zamienia ten karny na bramkę. Ależ opanowanie tego zawodnika, niesłychane. Trudne rozwiązanie, ale gol, skutecznie. Opisał się sporym wyczuciem na dwa tempa i kapitalny zwód. Wytrzymał do końca. Znakomicie strzelił.